Cześć. Kolejny raz Armored Warfare i teraz pokażę Wam jedną ciekawostkę, o której powiem szczerze, sam zapomniałem i grałem przez pewien czas zupełnie bez tego. Jesteśmy w garażu, możemy sobie zobaczyć jedną rzecz, którą mamy tutaj. Oprócz ulepszenia dealerów, profilu batalionu, mamy jeszcze coś jak baza. Baza to nic innego jak nasza fantastyczna baza, którą możemy sobie rozwijać. Co nam to daje? Zobaczcie, ja mam już rozwiniętą akademię na poziom trzeci. I dowódca dostaje nam punkty doświadczenia w ilości 6% dodatkowo do tego, co możemy mieć w standardzie. Oprócz tego to jest akademia, tu mamy nasz główny garaż, od którego tak naprawdę zaczynamy. Ten budynek mamy na dzień dobry tylko i wyłącznie w fazie podstawowej i dopiero później każdy kolejny budynek dokupujemy, rozwijamy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tutaj mamy, to nie jest tak, że klikamy i od razu nam się to wszystko ulepsza. Widzicie budynek, lądowisko dla helikopterów, który daje nam jakieś tam dodatkowe bonusy. Jeszcze przez 2 godziny 47 minut będzie mi się tutaj rozbudowywał, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to się odbywa. Lotnisko. Mam tutaj surowce, przydział, ile mam surowców. Raz dziennie będziecie otrzymywał 100 surowców na budowę lub ulepszenie budynków. Czyli będziecie mogli sobie te 100 surowców przeznaczać na, dajmy na to, jakąś tam określoną rzecz, która Was najbardziej interesuje. Mam w tym momencie 150 surowców i mogę sobie na przykład rozwijać koszary. Co nam dają koszary? 4% do punktów doświadczenia załogi. Jest to dobre, z tym, że pamiętajmy o tym, że nasza załoga możemy jej przydzielić zaledwie 2 punkty i tak naprawdę w pewnym momencie nam te dodatkowe 4% bonusu dla załogi nic nie daje. Dlatego też możemy sobie na przykład zatrzymać, zachować te surowce na rozwój, dajmy na to, innych. Na przykład tutaj mamy koszt naprawy minus 6%. Na początku może to nie jest zauważalne jakoś bardzo, natomiast później w przypadku, kiedy mamy już te wyższe poziomy, wyższe tiery, wówczas ten taki minus 6% do kosztów naprawy to jakaś tam kwota jest. Dowódca punktu doświadczenia 6% to też jest do pewnego momentu, kiedy nam te wszystkie 5 punktów dla dowódcy zostanie przydzielone i wówczas tak naprawdę nie bardzo mamy co z tym zrobić. Dlatego też trzeba przemyśleć to wszystko, co jest warte, co jest mniej warte. Koszt sprzętu minus 2% to jest fajna rzecz, ponieważ na samym początku, jak wiadomo, mamy te pojazdy, które są niskotierowe, nie kosztują nas rozbudowy tych pojazdów jakoś strasznie dużo. Natomiast później, jeżeli mamy już na przykład 5, 6, 7 poziom i będziemy musieli zapłacić za kolejne rozwinięcie danego pojazdu, dajmy to 1 000 000 srebra, no to już się robi spora kwota. Dlatego ten minus 2% może nie jest to jakąś strasznie dużą kwotą, ale przy na przykład 1 000 000 te 2% już tam daje na to 20 tysięcy kredytów i dzięki temu możemy zaoszczędzać. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty, już mamy 100 tysięcy, prawda? Czy tam 200 tysięcy zarobione, więc no jest to w jakiś tam sposób gra warta świeczki. No i tak dalej rozwijamy. I wiecie co, ja Wam to pokażę Wam mniej więcej. Dajmy na to te koszary, ulepsz i tyle. To jest tylko tyle. Mam w tym momencie 0 surowców i czekam na następny dzień, aż mi się tutaj dostarczą następną ilość surowców i możemy sobie dalej rozwijać. Ten budynek, te koszary będą ulepszone za 29 minut. Tak jak powiedziałem, lądowisko dla helikopterów będzie u mnie rozwinięte za 2 godziny 44 minuty. Także warto i jeszcze raz warto. Oczywiście nie dorównuje to twierdzy, gdzie możemy naprawdę dużą ilość sobie różnego rodzaju bonusów za
zaaplikować do gry. A oczywiście, jeżeli zdobędziemy odpowiednią ilość surowców. Ale tutaj na przykład ten budynek lądowisko dla helikopterów, jeżeli dobrze nie, tutaj mamy posterunek obserwacyjny i to na przykład daje nam cena konta premium minus 1%. Jeżeli tam nie wiem dokładnie do jakiego poziomu będzie to rozwijane. Powiem szczerze, jeszcze tego nie doczytałem, ale wygląda to w miarę ciekawie. I jak widać, tych budynków może być znacznie więcej, bo już wkrótce jest pokazane, że będziemy mieli kolejne budynki, ale cóż, a tak wygląda nasza cała baza. Warto rozwijać, warto pamiętać o tym, że właśnie taką bazę będziemy mieli możliwość rozwoju. I zapamiętajcie na to, żeby właśnie po wbiciu do gry zacząć to powoli rozbudowywać. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.